Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Victorii 3. Rozwijamy ten beznadziejny kraj. W końcu wypada to zrobić, prawda moi drodzy? Jakieś tam rewolucje, nie wiadomo o co chodzi. Mam nadzieję, że pamiętacie o playliście, mam nadzieję, że pamiętacie o ocenie i skomentowaniu tego filmu. Jak nie pamiętacie, to ja bym przypominał, bo jestem dobrym człowiekiem. Tu się dopiero buduje niestety pierwsza kopalnia węgla. Od razu możemy wrzucić lepsze rzeczy. Nie. Takich rzeczy. Transport kolejowy. A, tutaj dopiero budujemy kolej, nie? Tutaj budujemy kolej, tam za mało jej mamy i tak dalej. Dobra. Najważniejsza rzecz, która nas interesuje, to teraz zajęcie się tą prowincją, bo ona ma tutaj problemy największe ze wszystkiego, jeśli chodzi o to, co już powinno zarabiać. Myślę, co tutaj pozmieniać. Możemy spróbować wprowadzić warsztaty zmechanizowane, żeby jeszcze więcej mebli robić. I wtedy byśmy spróbowali produkcję mebli luksusowych, więc trochę mniej mebli, ale więcej tych luksusowych. Kocioł wodno-rurkowy, zmniejszymy tutaj liczbę pracowników. Chociaż czy tutaj jakkolwiek ktoś będzie pracował fizyczny? A tak, dobra. Myślałem, że to chodzi konkretnie o jeden rodzaj. No dobra, no to tak to wprowadzimy, tylko tu czegoś będzie brakowało, przez chwilę myślałem i zapomniałem, co to może być. Tutaj damy później drugą fabrykę mebli i będziemy ratować tę piękną gospodarkę, która się uratuje, bo ja się na tym znam, byczki. A tutaj, no tu już mamy max, który możemy... Tak, na razie gra... A, bo tam jedwa... A, tutaj krosna. Dobra, możemy krosna. I narzędziownie... No, dam sobie narzędziownie. No tutaj stalowe. Nie mamy stali, więc to na razie myślę, że nie ma sensu. Dobra, więc to musimy zostawić tak jak jest. Czy tutaj mamy jakieś narzędziownie? Meble. A, jest narzędziownia. Na czym ona siedzi? Też na narzędziach. Tu możemy spróbować ewentualnie, skoro według gry troszeczkę tam zrobisz, byczku. Prawda, więc to wprowadzimy. Tutaj też jest fabryka mebli. Tu na razie... A! Warsztaty zmechanizowane. Produkcja mebli luksusowych. Tutaj kociołek. Dobra. I zobaczymy jak to się... No tutaj będzie rewolucja, bo to już... Nie wprowadziłem... No sukces jest 0% niestety tej policji wyspecjalizowanej. A chłopstwo się cieszyło z tego. A mogę? Czekajcie. Aha, nie będę mógł od razu. Kurde, no. Zawsze można było. Dobra, w dupie. Będzie rewolucja, to sobie pójdą przynajmniej. Interesuje mnie to w tym momencie. Narastający radykalizm. No tak. W pewnych obszarach tego państwa skrajnie liberalne nurty myślowe prowokują lokalną aktywność rewolucjonistów. Przepraszam bardzo, ale to jest to samo. Czy tutaj mi coś wyznaczy innego? To płynie wprost z serca naszego narodu. Przynajmniej brzmi ładniej. Brzmi ładniej, prawda? No, plus 7, więc troszeczkę tam się zmniejszy. O, jest 0. Jest nadzieja. Myślę, że jakby wybuchła rewolucja i byśmy ją wygrali, to później by siupsnęło o połowę tych radykalistów, chyba jakoś tak. Więc ostatecznie nie byłoby takiego strasznego problemu. Weszliśmy już, nie, jeszcze w rezerwach siedzimy. Myślę, czy tutaj nie wcisnąć... Ile możemy mieć w ogóle kredytu? 2,5 miliona. Mhm. A pula inwestycyjna już się zapchała? Chyba jeszcze nie. A nie, już nam daje 3000. Już się zapchała. Aha. Dobra, rozumiem. No. Spróbujmy. Ile to tam nam da? 4. No tutaj by nam ogarnęła sytuacja, ale już nie chcemy tak ten. No spokojnie to zrobimy. Możemy trochę wejść w tam minusy jakby. Rewolucja stoi. Nie opada. Ha. Zabawne, prawda? Dobra. Szybko patrzymy na budżet. Tutaj już poszło lepiej. Tutaj już idzie też do dupy. No, ewentualnie tutaj rozumiem jeszcze by nam coś... Ale tu już zaczyna też brakować ludzi.
No tutaj to jest też ważna rzecz, ale w tym momencie nam daje duży wskaźnik do umieralności. Co to był za teren? A, teren niestety właśnie z rybkami. I tutaj ludzie mają problemy, wiążący koniec z końcem. I duchowni są wiążący koniec z końcem. Operatorzy ma... O kurde, niektórzy są w potrzebie. Jakby to powiedzieć, trochę przykre. Dobra, a co u was się dzieje? 10% więcej płacicie. Za co tam najwięcej płacicie? Porcelana i odzież luksusowa. My produkujemy odzież luksusową, proszę se uważać, tak? A właśnie, jak tam z instytucjami? Wprowadzamy, dobra. No to wtedy też już będzie trochę git majonez. W ogóle jesteśmy 15 na świecie, ale no to tam... To się jeszcze mocno majta, wiecie? Więc usługi byśmy mogli zwiększyć. To chyba będzie najprostsza rzecz. Co my tu mamy? Nie urząd, głupku. Centrum miejskie. My tu siedzimy już na... Tramwaje to jeszcze nie. Tu jest też poziom trzeci. Tu mogę wrzucić. Będzie więcej usług, ale potrzeba więcej szkła. Teraz tam nam wskoczy, ile potrzeba, ile nie potrzeba. Możemy z Francji sobie dorzucić trochę szkła, prawda? Problemy z drewnem to się zakończą kiedyś, więc na to nie patrzę. No herba... Nie, oni co tam bardziej krzyczeli? Porcelana i to, nie? No to z Holandii możemy sobie wziąć. I możemy sobie wziąć porcelanę tutaj, o, z Francji. Troszeczkę się tam ogarnie sytuacja. Jak tutaj... Co tam znowu? Narastający radykalizm. Znowu rośnie? O, plus 2. To płynie wprost z naszego narodu. Plus 4. To już... O, minus 1. Na 97% doszło do minus 1. Czekajcie, no bo tutaj... Jak najadę na to i najadę na to... Myślałem, że mi powie dokładnie, ale dupsko. O, tutaj więcej mówi ten taki źle... Nieprzetłumaczony tooltip. No, radykałowie przede wszystkim. No mówię, jak wybuchnie, to już trudno, to wybuchnie. Co wybuchnie, to wybuchnie. A, w ogóle olejcie, budujcie nam statki cywilne. Zaraz powstanie pierwsza... Tu czegoś brakuje, węgla. No zaraz, spokojnie. Zaraz dojdziemy do własnego węgla, nic się złego nie wydarzy, dajcie to postawić. Dobre słowo o rewolucji. Chłopi, inteligencja się wkurzą, albo... Niech się nie podążają z naszym przykładem. Aha. Holenderskie Indie Wschodnie zyskują dostęp do echa rewolucji. No dobra. I don't care. I really don't. Dawać mi te kopalnie węgla. Błagam, postaw się. Jest, dobra. Jest pierwsza kopalnia węgla. Powoli zaczynamy tam ogarniać sytuację. Więc już problem z węglem robi się mniejszy w tym momencie. No i te konwoje, dobra. No musimy też myśleć o tym, żeby w końcu wprowadzić tutaj porty. Porty wprowadzić. No to jeszcze daleka droga do tego. No te kopalnie są w tym momencie ważniejsze. Może... Nie, no dobra, cztery, bo później będą nam potrzebne jeszcze do rybek. I wtedy już ogarniemy sytuację. Dobra, tu jest git. Tu nie jest git. Czekajcie, coś tu mogę. No strzelby, nie. Tu ewentualnie... Nie, to się nie opyla. No dobra, to musimy siedzieć z tym, co jest. A jak my w ogóle stoimy z żelazem? Niby jest dużo. Niby narzędzi dalej brakuje. O! Rosjanie nam dali narzędzia. No to dobrze. I tutaj zamęt. Mamy już w trzech miejscach zamęt. Dobra, trudno. Niech dojdzie do tej rewolucji. Ja bym już wolał, żeby doszło do tej rewolucji, wiecie? Idzie, dobrze. Chodź. Dawaj, do góry. No i nie, bo... O, bitka. O kurde. Państwo radykałów zaatakują. Znaczy, że Prusy się podzieliły, jakby mają bunty. No cóż. Ale mają niezłą liczbę. Chociaż... Teraz Prusy się trochę osłabiły przez to. No dobra, zobaczymy, co tam się u nich zadzieje.
Jak my stoimy z pulą inwestycyjną? Widzi, mamy źródła przeogromne. A gdybym tak zrobił jedną ciekawą rzecz, czyli zwiększył sektor budowlany cały. Czy to ma rację bytu? Rewolucja jest coraz bliżej. Akurat teraz jak to wprowadziłem, dobra. Nie wprowadzam tego w takim razie na razie. No dobra, musimy zmobilizować przyjaciela. Mobilizuj. Ty będziesz to rozpierdzielał. Ile tam mieliśmy? 2 miliony. Dobrze. Co tu krzyczy? Niedobory towarów początkowych. No bo mi tutaj ukradli pół państwa jakby. Dupsko. Poradzimy sobie. Chociaż poradzimy sobie. Oni nie mają już takiej siły. W ogóle jakiś Emil. Norwegia Wschodnia i tamtejszy skandal. Gdy policja zamknęła okryty zły sławą męski dom publiczny, aresztowany właściciel ujawnił, że John Christiansen jest jednym z klientów jego przybytku. A kim ty kurde jesteś? A, z przemysłowców. A... I czekajcie, przemysłowcy obecnie mają u mnie plus 3. Jak musi zrezygnować, co się wydarzy się? Zmieniło to jakkolwiek? Nie, dobra. No, trzeba będzie wrzucić z powrotem, jakbym teraz chciał inteligencję dorzucić, to nam spadnie prawomocność. Wszystko dorzućmy, nie, no dobra. Resetuj. Ale inteligencja będzie musiała w końcu wrócić do nas. No tu mamy 0% szans na sukces, więc chyba będzie trzeba będzie to wywalić w końcu. Dobra, niech już dojdzie do tej wojny. Bo tutaj zdecydowanie musimy jak najszybciej widzieć, co tu się stało, nie? Ale na spokojnie. Tutaj przynajmniej się buduje wszystko ładnie, grzecznie. Tutaj też jest git. No, ale mogło być lepszy git. Dobra, kolejna kopalnia węgla wskakuje. Trzeba tam... O, mamy następcę w końcu. Co ty jesteś? Sferę. Halo, no ja bym chciał Glücksburga zobaczyć. Jezu, jaki ty jesteś piękny. No dobra, prawowity następcy. A, grupa interesu inteligencja. O, czekajcie, jeszcze się zaraz się okaże, że mi... Jak to jest? Jak to działa? No dobra, no on sobie już wybrał, co go będzie interesowało, no. Okej. Okay. Ile ty w ogóle masz lat, królu? 50? A, ty długo jeszcze pożyjesz. 52, to ty jesteś wspaniały. Zakończy, dobra, uznali, że nie będą się klepać, dobra, no i taka wojna to jest taka wojna, która mnie interesuje. Czy ja wywaliłem wynagrodzenia dla wojskowych? Tak. I widzicie, nam się radykałów zmniejszyło, więc przez chwilę będzie u nas spokój. No tu tylko jeszcze ten zamęt, ale to się jeszcze ogarnie na spokojnie, wszystko będzie git. Jak my tam tutaj z instytucjami wprowadziliśmy już najwyższy poziom agencji organów ścigania? No byśmy to wprowadzili, to było w ogóle super. Ale po co takie rzeczy robić? Nie, po co, kurde? Dawać mi te kolejne kopalnie węgla. Dawać. No, widzicie, zaczyna się robić coraz lepiej. Więc jestem ile my tam z ze Szwecją jesteśmy? Rozejmy do 61. 3 lata jeszcze. Już najdzie ten moment. No fajnie by było to zająć, nie? Finlandię. Znaczy Finlandia nas lubi, to będzie bardzo zadowolona. Jakbyśmy tam wyzwolili i tak dalej. Tylko, że Rosji... A. My z Rosją chyba mamy za dobre stosuneczki, co? Niby jest ostrożność. No dobra. Nie możemy nic tutaj... Możemy wspierać finansowo. A co? Tylko pytanie, jak tutaj... Właśnie, jak my to raz je zaatakujemy? Czy jeśli ja im powiem, że mają wyzwolić, to będę mógł tutaj wejść? No bo jak Finlandia nie będzie się chciała klepać, to będzie troszkę plot twist. Troszkę, dobra. Zacznę mieć stosunki z Rosją. Zobaczymy, co to nam da. W sumie nie myślałem o tym, jak tutaj te Rosy zaatakować, jeśli ten teren jest nie do przejścia, my tu nie możemy mieć frontu. To jest coś interesującego. I co? Jest git. Traktat pokojowy. Imamat kaukaski. Okej. Okay. Rosja tam robi swoje. We don't care. No to w sumie wiosna ludów tak trochę...
To chyba raczej nie pyknie tak naprawdę, ta wiosna ludów. Broń gwintowana. To tam gdzieś chyba zakłady zbrojeniowe byśmy musieli postawić. No to w sumie też będzie bardzo potrzebne. Ostatecznie tutaj możemy... Znaczy, nie, zakłady zbrojeniowe. Przecież zakłady zbrojeniowe są tutaj. Nie. Od amunicji to jest co innego. Od amunicji jeszcze też by nam się... A, fabryka amunicji, o. No obecnie dupsko. Ale nie wchodzi, nie? No, kopalnie węgla, wszystko idzie po mojej myśli. Prawie. Mały dostęp do rynku, to tam już idzie do góry, na spokojnie. A właśnie, bo tam jeszcze te porty zapiziałe nie zostały zbudowane, nie? Broń krótka jest dalej droga? Jakim kurde cudem. My jesteśmy na minusie, to jest droga. No dobra, sprawdźmy, co tu... O nie, nic nie sprawdzimy, bo jest to niewydajne w tym momencie. No i trzeba pamiętać, wiadomo, tam tysiak spadnie kiedyś ze Szwecji, bo przestaje nam płacić. Dobra. Nie, coś było. Dobre słowo o rewolucji. No będzie aprobata, bo tam dalej te dostaną echa rewolucji. I narastający radykalizm. Dalej nam idzie, no, 666. To płynie wprost z naszego serca. No tutaj, kurde, jest to samo, więc nie za bardzo rozumiem. No ale dobra. Ale tutaj to się już nie zmieni, więc chyba to muszę wywalić, bo tu tylko marnujemy czas. Nie wiem. No powinna być... Czekajcie. Powinna być debata. Nie, postęp, debata. No debata powinna być w końcu. Triaż. Siups, dobra. No teraz popatrzę na szybko niewydajne szlaki. A węgiel już nam nie jest rzeczywiście potrzebny. Spadajcie z tym węglem. Wymagają konwojów. Tak. Meble. Ile my tych mebli bierzemy? Dość dużo. Wywalę stąd może. Dobra. No wszystko jest kwestia tych portów zapiziałych, które się nam powoli budują. No idzie powoli na plus, no musimy wyjść z kredytu, mamy 200 tysięcy kredytu, nie? No to z tego trzeba będzie w końcu wyjść zdecydowanie, bo odsetki mamy na poziomie 500. Nie chcemy odsetek, po co nam? Więc będziemy tu ładnie już sobie ze wszystkim radzić. A, tutaj jeszcze nic nie zrobię. No później te kolej jeszcze... Aha, ja wiem. Zapomniałem, nie? Ja te sektory chciałem tutaj wzmocnić i zobaczyć, co się stanie. A, wyłączyło mi to? Dobra, czekajcie. Teraz nam skoczy na minus. Zapewne. Czy to wszystko jest dalej pokrywane? Dalej chyba pokrywane. Propozycja zawarcia Unii Celnej. W teorii mogłoby to pomóc się rozwijać, ale no nie wiem, no nasz rynek aż taki tragiczny nie. Czy jest? No nie wiem, zaraz ktoś powie, że jest bardzo tragiczny rynek. Nie chcę, nawet wam nie odrzucę tego, uznam, że tego nie widziałem. Nie było mnie, jak przyszedł ten mail. Tu jest problem. Leciuchny z robotnikami, z tego co widzę. Ale już idzie do góry. Co się dzieje? Narastający radykalizm. No idzie nam ten radykalizm do góry znowu. Dobra, trzeba już będzie na spokojnie popatrzeć na to, co się ludziom nie podoba w naszym państwie. Tak na szybko. Co tutaj jest drogie dla was? No transport, herbatka. Bo ja pobieram podatki od... Właśnie, od czego ja pobieram podatki? Od herbatki, od... Nie, od herbatki nie pobieram. Od odzieży luksusowej. W sumie z tej odzieży to tam wiele nie zyskujemy. No dobra, czyli herbatkę byście chcieli, tak? No to popatrzę, co tu jest. No herbatka rzeczywiście jest problemem. Z Rosji mogę wziąć. I to tyle na razie. Teraz skoczył minus.
No dobra. Trudno. Na razie to tam jeszcze niech się wszystko u nas rozwija idealnie. Dialektyka. Kolegium oświaty. Maksymalna inwestycja w instytucje. O, okej. A właśnie, jeśli chodzi o nasze budynki związane z produkcją papieru. Nie mówię o papierniach. Inaczej. Wykorzystujące papier może urzędy. Poproszę to niby tysiak w dół. Ale trochę nam skoczy, nie? Uniwersytety. Większe kwalifikacje poprosimy. Dobra, i tutaj sytuacja, co nam mówi. Mogę wprowadzić dostęp do edukacji większy, zależny od poziomu zamożności. No tutaj na razie jest jeden wskaźnik wymieralności, jest beznadziejny. Dobra, zwiększymy dostęp do edukacji może w tym momencie. No i bym chciał zreformować i tutaj dorzucimy naszą inteligencję z powrotem. Niech sobie siedzi z nami. O, kościół tutaj, kurde, coś krzyczy. Dobra, wracaj inteligencję do mnie. Zatwierdzamy cię. Witamy ponownie. Piękna jesteś. A, no w sumie mogłoby tutaj jeszcze coś się z wami podzielić, żebyście się bardziej zadowolili. Bo nowych miejsc pracy mi nie dajecie. Mhm. To jest troszkę problem. Ale nie, no my siedzimy z tym nic. Narastający radykalizm. No widzę. Że z tym już się robi duży problem. Ponad 100 tysięcy, a 300 tysięcy ze względu na wydarzenia i z innych powodów, a ponad 100 tysięcy na obniżenie poziomu życia. No z tym będziemy walczyli jak najbardziej. Dobra, i z tym na razie. Jeśli chodzi, no to już 3 tu się zarabia, to 2 tysięcy, to już zostało w ogóle 31 miesięcy do wcielenia zostało. Więc trzeba będzie tutaj popatrzeć. Tu mi się nie podoba strasznie. Tam mi się podoba, tu mi się nie podoba. No ten sektor budowlany to jest zrozumiałe dla mnie, ale tak to nie. Tak poza tym to nie. No te mola rybackie w tym miejscu to wiadomo, że są trochę do dupy, gdy są lepsze wokół. No zakłady włókiennicze zdecydowanie nam się przydadzą. Fabryka mebli również. I tutaj jeszcze te hutę stali budujemy. No, na razie to się nie dowiem jeszcze nic. Więc zobaczymy dalej, jak to będzie szło. No, ale ogólnie PKB po Majtaniu skoczyło do góry. Poziom życia nam spadł przed wojną ze Szwecją, było lepiej, nie? Parowy silnik wspomagający. O, zobaczymy, jak to nam uratuje życie. Czy pomoże, czy nie. No, fundusze powiernicze, więcej hajsu poprosimy. Ale później trzeba będzie wrócić do produkcji zdecydowanie. Wojsko to jest coś, co najmniej nas jeszcze interesuje. To tam pasywnie gdzieś się pewnie coś jeszcze robi. A, no dobra. Bazy morskie sobie rozwiniemy. Bardzo przydatna rzecz. Szczerze z tych rzeczy tutaj... No tutaj byśmy mogli wejść, prawda? Propaganda wojenna... A, bataliony poborowe większe. Nie, no później trzeba będzie koszary pobudować też. Ale to tak jak mówię, to jeszcze zobaczymy. O, dobre słowo o rewolucji. A Szwecja dostanie echa rewolucji, okej. Okay. Jeszcze nie może, czekajcie tutaj. A, bo przecież jeszcze też mamy rozejm. Zapomniałem, że mamy rozejm z Rosją, tak swoją drogą, ale to tam, wiecie, to jest Lutel. Po Lutelu można... A, sprawdźmy, co tam tu się dzieje, bo tak całkiem zapomniałem o tym pięknym miejscu. Zbudowali ten port, zapyziały, zbudowali. To chociaż tyle dobrego. No w tym momencie to ma 100%, ta Skania ma pupską, ale tam przez infrastrukturę. Mamy tam kolej, a musimy zbudować. Czy już budujemy? Budujemy. 156 tygodni i powstanie kolej. Gdzie ona jest w tym wszystkim? Dam ją na górę, ale mimo wszystko pod hutami stali. Dobra. I na szybko spojrzę. Żelazka trochę zaczyna brakować. Narzędzie węgiel. No i tutaj ten transport kolejowy też byłby miły.
Tu mniej pracowników, ale lokomotywki jeszcze by musiały wejść. No dobra. No a, lokomotywki. To rzeczywiście jest coś, co byśmy musieli sobie dorzucić. Tu będzie krzyczało? Nie, nie krzyczy niby. Ale krzyczy o szkło. Proszę. Ile tam jesteśmy już? No, prawie 300 tysięcy kredytków. Rzeczywiście... Może tu. Może tu. Dorzucimy tu jeszcze zakłady motoryzacyjne. Przydadzą się nam na pewno. Tu... No tu przede wszystkim powinniśmy jeszcze pójść w mola rybackie. Dobra, tam już się ogarnęło. A, może ja zadeklarowałem większość interesów? A, czyli nam już to jakby chyba uznaje, tak? Czekajcie. Ja już to mogę wcielić. Okej. No to też chyba już nam żre trochę hajsu, no właśnie. Więc chętnie to wcielimy. Super. To mi się bardzo podoba, że to będzie wcielane. Bo to na tej plantacji super. To jak to wcielimy, to zacznie w końcu też tam troszkę zarabiać. Nie za dużo, ale zawsze. No dobra, jak możemy więcej interesów. Brere. To co, idziemy tutaj w ten węgiel? W Afrykę Południową. Tam jest dużo węgla. W tym momencie to już to jest takie mało istotne, ale... Ale możemy. Ziumps. Dobra. Jak nam to zaliczy, bo to tam leci taki pasek jeszcze i dopiero wtedy możemy coś zrobić. A, przepraszam, coś się dzieje jakiegoś. Wielka Brytania z Tidore. Ogłaszam neutralność. Goodbye. Nie, to tam zajmuje. Dobra. Tu chcemy. Dobrze mówię, że tu. No tak, kopalnie węgla są. Dobra. Bo już chciałem krzyczeć. Niewydajne szlaki. Niech spadek jest niewydajny. Mały dostęp do rynku. No ja wiem. Czy ja wrzuciłem utrzymanie dróg? No wrzuciłem. No to tam już kwestia tej kolei zapiziałej, która się zaraz zbuduje. Więc na spokojnie. Kolej będzie. No ustanowi... Ile tam było procent, że ustanowi? Nie, nie patrzyłem od dłuższego czasu na to. Co tam się stało? Akurat. Te moje włosy, nie? Czasem są takie fajne, czasem są takie beznadziejne. Nie patrzcie na mnie, brzydki jestem. No i to nam pomoże. A może Wielkopolska? Tylko, że ja już troszkę mam problemy z biurokracją. No ale to się przyda, żeby zmniejszyć tych śmierdzących radykałów. To na pewno. Wiem, krzyczy już o dziurze biurokratycznej. Tak, wiem, że to jest odizolowane. Tam infrastruktura się spsuła. No dobra. To jest niewydajne, to robi wypad. No wszystko rozumiem. Bo jestem potężny. No dobra. Czy ustaliliśmy, że jeśli chodzi o uniwersytety, to ja tam mam już najwyższy poziom, tak? Urzędy, uniwersytety. Tutaj zmiana na świecką, ale to nic nie daje. Czyli musimy postawić jeszcze gdzieś. Pam, 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 pam. A tu możemy urząd wcisnąć ostatecznie, to też się przyda. Pam, 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 pam. Piękna jest muzyczka w tej grze. Co tam znowu? Szwecja kontra Szwecja. Państwo radykałów. Ciekawe. No ale nie wygrają tego, a ja ogłaszam neutralność, bo I don't care. Klepcie się między sobą. Dobra. Tak, ja wiem, że będzie problem. Zdaję sobie sprawę. Ile mamy szlaków handlowych? No 116 wykorzystujemy na szlaki handlowe. To też wpływa na biurokrację, więc jak coś będzie niewydajnego, to zaraz to usuwamy, nie? Ja tam już kredytków 300 tysięcy. Ojejku, a tutaj?
No tu jest problem z zatrudnieniem. Tu by się... Stanął has mniejszy. Ziups. Był jakiś evencik. Rewolucjoniści naszych czasów. Jedna z grup interesu chłopstwa odnajduje swoje ideały w rozwijającym się obecnie liberalnym nurcie myślowym. Niech wszyscy o tym usłyszą. Postać znajduje się w następnym państwie. No co? Nie, niech wszyscy o tym usłyszą, proszę bardzo. Usłyszeli. Powstała ta kolej tutaj? Zaraz powstanie. No i git. Co znowu? Niebezpieczny sprzęt? W jednym z budynków z układy włókiennicze w tym obszarze administracyjnym notowano wzrost liczby urazów doznawanych w miejscu pracy. Nie możemy spowolnić pracy. No, umieralność tam wzrośnie i związki zawodowe się wkurzą. Trudno. Czy związki zawodowe mają jakiekolwiek znaczenie? Nie. Nie gadają nic. Bo są tutaj. Czyli nie mają wpływu. Nawet jak mogą nas super nie lubić, to te cechy nie działają. I mnie to bardzo cieszy. No, dostęp do edukacji. A, Kościół Ewangelicki jest w Kościół Ewangelicki, możesz stąd odejść. Dostęp do edukacji jest przez nich mniejszy. Świnie. Parszywe świnie. Tyle wam mam do powiedzenia. Dobra, powstań koleją. Powstała piękna kolej. I od razu będzie transport. Tylko lokomotywki, tak widzę, stoją w miejscu. No niby zatrudnienie idzie. Dobra, siups. Trzasnęło. Coś tu mogę pozmieniać. A. Większy transport, mniejsza infrastruktura. Drewno. A, mniejsze zatrudnienie, tak? Ale mniejsza infrastruktura to nie jest coś, co mnie cieszy. Chociaż tutaj zobaczymy, jak to... Zobaczymy, jak to skoczy za... A, czekajcie, przepraszam. Kolej na pewno zwiększa za to, co ja sobie myślę, że zwiększa. No infrastruktura plus 20. To to już skoczyło? No dobra, wcielą to, to wtedy to trochę się zmieni. Co byśmy tutaj mogli zrobić? No to nam... Więcej drewna, ale mniej operatorów i tak dalej. I od razu to idzie do góry, no. Tylko, że w tym momencie, co tam się dzieje, no to jest... O, dobra, infrastruktura, troszkę skacze. Jest już git. Dobre słowo o rewolucji. Bo tu się dzieje to szerzenie rewolucji, ale... Co ja mam z wami zrobić, frajerzy? Nie chcę, żeby się przemysłowcy inteligencja na mnie wkurzyły. A się wkurzą. A mi już brakuje tutaj do plusów ich. Więc niech tam się cieszą w ogóle. No potrzebuję więcej. O, czekajcie. Mam niby do wykorzystania. No tu siedzi utrzymanie dróg, tak? Wsparcie przemysłu surowcowego. Tu nie mamy? A tu by się przydało. No, tu by się przydało. Byczki. By się zdecydowanie przydało. Napięte stosunki, mały dostęp do rynku, szlaki handlowe. Czego wam... A, barwnika brakuje? What? No tutaj tylko, że wcielenie tutaj 20 lat zajmie, nie? No ale... No pany, co wy z tym barwnikiem tutaj odpierdzielacie? A tutaj infrastrukturę trzeba było zwiększyć. Czy no portem możemy, nie? Zwiększmy tutaj portem może tę infrastrukturę. A, wstrzymane jest, okej. Dobra, więc co się znowu dzieje? Nic, co by nas interesowało. Ogłaszamy neutralność i sobie tutaj gramy dalej. Niewydajne, dziękuję, do widzenia. Dobra. Ale węgla brakuje, naprawdę? Ale tu... No tu...
Więcej pracowników. A, tutaj ten parowy silnik. To będzie mniej, to tutaj dorzucimy. Powinno się wyrównać na tyle, żeby było git. I powinno być dużo węgla. No, i jest ładnie teraz. Narzędzi nawet mam troszkę za dużo. I desek, ale ja desek na pewno. Dobra, bo narzędzie to ja ściągam rzeczywiście. A, narzędzia. A, to będzie niedobór wtedy. Gdzie my tutaj mieliśmy nasze narzędziownie? Tutaj już stalowe by chcieli. Tu więcej węgla pójdzie. Znaczy, no ja mogę spróbować wywalić troszkę. Gdzie te narzędzia? Z Rosji na przykład. To one będą troszkę droższe. To ci będą przynajmniej zadowoleni, nie? A, huty stali. Dopiero powstałyście, czy to się odpi... Trochę dopiero powstało, nie? O nie, co się dzieje? Ustawa dotycząca chorób zakaźnych. Wobec wysokiego współczynnika zakażeń chorobami wenerycznymi wśród należących do niej mężczyzn jedna z grup interesu siły zbrojnej, na czele której stoi Ferdynand, wymaga się od rządu podjęcia działań. Poziom życia klasy niższej i mniejszy. Nie. Te prawa są nieludzkie, dokładnie. Bo co to chcą przedstawiciele ugrupowania żądają wprowadzenia praw umożliwiających policji umieszczenie podejrzanych o prostytucję kobiet w szpitalach zamkniętych pod zarzutem roznoszenia chorób wenerycznych. Te prawa są nieludzkie. A tutaj rewolucjoniści naszych czasów. No i skoczy nam to cholerstwo. Ale ostatecznie... Dobra, niech... I związki zawodowe spadają na drzewo. Więcej stali, ale więcej żelaza. Dobra, spróbujmy. I kociołek. A, tylko że ja teraz narzędzie wykorzystałem, więc tu będzie pewnie problem, co? I to duży problem. Nie, dobra, skaczę powoli. Jakkolwiek niech... a tutaj co się stało? A, bo pula inwestycyjna nam zeszła poniżej maksa, więc teraz jesteśmy na minusie. A budujemy coś, co nie wykorzystuje. A, bo plantację teraz tutaj sobie ogarniamy. Co się dzieje? Nie, związki za was spadajcie na drzewo, bo was nie ma w rządzie, prawda? Nie ma, znaczy, no, że tutaj w opozycji. Więc spadajcie na drzewo. Minus 17 złość. No i trudno, no. Starczy tych radykałów, naprawdę starczy. Ileż można, kurde. Dobra. Skupmy się w końcu na, tak, ile mamy, nie za dużo tego, ale dobra, herbatka, mięsko to my chyba powinniśmy sobie ogarnąć sami, jakoś tu gdzieś było, nie, hodowla, o, tutaj więcej mięsa, ale jednak muszę ściągnąć narzędzia, bo może być problem, no zobaczymy, jak to się będzie dalej prezentowało. No i ten papier rzeczywiście może być problemem. Albo dobra, olejemy temat. Mamy papiernie, one są... A. Więcej barwnika, tylko że barwnik jest u nas problematyczny, ale zaraz go ogarniemy jakoś. No musimy. Nie mamy wyboru. Albo i nie. Jednak jest u nas barwnik. Tam troszeczkę brakuje. Ale troszeczkę. Dobra, więc no... Tak. Związki do was spadajcie na drzewo. Będziemy... Znaczy, bo to chyba nam nie zniknie. Czy to może zniknąć? Wygaśnie za 6 lat. No dobra. To jeszcze 6 lat z tym się pomęczymy, z tą wiosną ludów. Tak, no... O! Co tu się dzieje? Co tu robi Wielka Brytania? Aha, bo... Okej. Okej, Austria jest sojusznikiem Tidore. Okej, no dobra. To ciekawe. PKB nam ładnie podskakuje. Poziom życia muszę ogarnąć, bo było wiele lepszy kiedyś. I z tymi radykałami muszę sobie poradzić. Tutaj spokojnie, no tam 3 miliony możemy mieć kredytu, tak? Więc na spokojnie. Ja przede wszystkim... A, bo ja chciałem się pochwalić. Ja nie pobieram większych podatków. No niestety troszkę pobieram większe podatki. Ale dobrze. Rozwija się. Naprawdę
Jesteśmy na 16 miejscu. Z czym mamy tutaj... Nie chcę tego. Czym się chwalimy? A, za wyparcie się zobowiązań. O Jezus, teraz dopiero ogarnąłem, że przecież ja powiedziałem Francji, że nie przystąpię do Unii Celnej, a to było zobowiązanie. Jestem głupi, zapomniałem o tym całkowicie. Głupi jestem. I trochę nigdy nie zniknie, jak mi się wydaje. No, jesteśmy pierwszym producentem ropy naftowej, drugim kliperów i trzecim ryb. Więc tak to u nas się prezentuje na ten moment. Ale materiał już jest na tyle długi, że podziękuję za obejrzenie. Jeśli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!